Czy dozwolony jest postój na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych, jeśli nie będzie trwał więcej niż 15 minut? Teraz pytanie jest trochę tak, tak sformułowane: dla kogo? Jeśli byłaby to osoba niepełnosprawna, mająca kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, proszę bardzo, ale jest takie ogólne pytanie to jest właśnie ten mankament. Co autor miał na myśli, prawda? Jeżeli chodzi o poznałą grupę uczestników ruchu, to na to miejsce oznakowane tym symbolem osoby niepełnosprawnej, osoba prawna technicznie wjechać tam nie może, prawda? A więc postój tam będzie zabroniony na takim miejscu. Wiąże się to z konsekwencjami takimi jak punkty karne i mandat na zapłacenie, prawda?